Dzień dobry, cześć. Bierzemy się za golenie. W międzyczasie wodę nalałem do umywalki. I już powiem, o co będzie chodziło dzisiaj, w dzisiejszym goleniu. Zdradzę tajemnicę. Będzie chodziło o to, żeby się po prostu ogolić. Poczekajcie, sprawdzę, czy się po prostu nagrywa. Tak, nagrywa się. Będę się dzisiaj pierwszy raz golił. O, nie. Nie. Pierwszy raz golił przed wami, bo tak naprawdę to już goliłem głowę. Szawetką SS firmy Feder. Tą sama, identyczna jak ta czarna. Tak naprawdę różnią się kolorem. I będę golił nią twarz, ale będzie miała, ona będzie do golenia głowy, a czarna będzie na przykład do golenia twarzy i głowy, a ta tylko głowy. I dlatego, że będzie tylko do golenia głowy, ogolę dzisiaj nią buzię. Więc tak jak mówiłem, tylko i wyłącznie będę pokazywał na swoim kanale filmiki ze sprzętami, których jeszcze wcześniej nie używałem. Przed wami nie używałem, bo tak jak mówię, raz użyłem tego sprzętu, ogoliłem głowę nim. Ale przed wami to nie będzie jedyna nowość i to będzie w tym momencie już taka dla mnie nowość całkowita. Użyję pierwszy raz żyletki Kai, takiej czerwonej, to znaczy czerwone opakowanie. Kai, Captain, ale co tu pisze? Sharp Blade. Więcej nic nie ma i użyję ją pierwszy raz. Ale za czym ją użyję pierwszy raz? Za czym ją zamącę do tego sprzętu? To tak naprawdę to wszystko nic. To wszystko nie jest istotne. Dzisiaj ogolę twarz tym sprzętem, który służył mi niegdyś do golenia głowy. Mówię niegdyś, dlatego, bo teraz jak golę głowę, to biorę którekolwiek mydło, którym się golę, pędzel. I jadę z koksem. Ten sprzęt w większości przypadków ludzie nakładają na głowę rękoma i tyle. Ja go spróbuję wycisnąć. Ja go wycisnę do miseczki, specjalistycznej miseczki, do czarnych brzytw lub szawetek, więc dzisiaj może nie pójść, bo nie będę miał czarnej. Wycisnę go, wyrobię pędzlem, zobaczymy, czy powstanie z niego piana, jaka ta piana będzie, jak to będzie szło. I co? No i może właśnie zacznę od tego. Taki rzadziutki on jest i tak się nawet można powiedzieć wylewa trochę, nie wiem, czy go za dużo nie wycisłem. I taki jest błyszczący, taki wygląda troszeczkę jak perłowy, a jest bardzo taki rzadki, może dlatego, że go już chwilę nie używałem. Patrzcie, on się tak zlewa, może to zobaczycie. No taki pędzelek ShaveMark. Wiecie co? Tutaj jeszcze, bo ten szpic się nam ubrudził, to tak troszeczkę zdejmę i zobaczymy, co się będzie działo. Tak się dziwnie, tak jakby się nie chciał wyrabiać, tylko tak jak taki klej, tak się po prostu ciągnie za tym pędzlem. Nie wiem, jak on pachniał, jakoś mocno nie pachniał, ani na głowie, a teraz jakoś tak chemicznie. No powiem wam, wyrobił się i to nawet chyba troszeczkę wody dodam do niego, poczekajcie, pod warunkiem, że znajdę swoją specjalistyczną łyżeczkę tylko do tutaj mi służącą w łazience do nabierania mydełek. Powiem wam, taki kurde, to mydło się zrobiło mocno treściwe, naprawdę. Aż takie klejące się mi wydaje. No zobaczymy, więcej wody nie dodaję, spłuczę twarz. Jak spłuczę twarz, nałożę mydełko na twarz i wtedy zamontujemy tą żyletkę. I tak jak mówię, tak naprawdę to tak, pierwszy raz będę się przed wami golił tą szawetką taką w pistacjowym kolorze zielonym takim. Pierwszy raz będę się golił
tą żyleteczką Kai. No, przede wszystkim użyję tego Head Slicka, który tak naprawdę jest sprzedawany jako krem do golenia głowy. Zaczynam powoli wychodzić na prostą, bo ostatnio miałem troszkę brzyd do noszenia takich rzeczy, a co za tym szło, no, po każdym takim noszczeniu musiałem się tą brzytwą ogolić i szczerze mówiąc nie było nigdy czasu na używanie swoich sprzętów i chyba już niedługo będę mógł się częściej golić swoimi sprzętami, żeby tak nie leżały bezczynnie i czekały na... Oj kurde, powiem wam, strasznie ten krem taki gęsty, taki kurde... O Jezus, chyba go dużo za dużo dałem. On potrzebuje jednak większą ilość wody. Bo strasznie, i powiem wam, mocno czuć teraz już na twarzy mentol w nim. Bo on jest mentolowy. Strasznie się go ogrom wyrobił. I powiem wam, strasznie fajny. Taki jak klejący, taki strasznie on jest. Wydaje mi się, że go stanowczo za dużo do tej michy przerzuciłem. Czuć już na twarzy tą miętę i to czuć, powiem wam, zawsze przy... O kurde, mi się pędzelek się cały upierdzielił. Zawsze tą miętę czuć dopiero u mnie było tak bardziej przy drugim nałożeniu, przy różnych kremach, a tutaj od razu czuć. Dobra. Ajaj. Wypakuję te żyletki. Jeszcze nawet nie rozpakowywałem tego opakowania, więc nawet nie patrzyłem na nie. No, takie przeźroczyste opakowanko, transparentne, takie dymione, czerwony suwak. Dobra, próbujemy mącić. Zaraz, jak to się mąci, bo zawsze zapominam. A tu jest, róbmy to może prawą ręką, tak jak się powinno robić. Czyli do tego otworka. Czekajcie. Nie wiem, czy coś będzie widać. Dobra, poszło. Mydło na twarzy. Wydaje mi się, że w tym miejscu troszeczkę zaczyna znikać. Poślizg bardzo fajny. Czuć, że jest miętowe. Ściąganie zarostu bezproblemowe. Czuję mocno miętę na twarzy, ale nie tak mocno typu, żeby mi tak było niemiło z tym, że jest za mocne to uczucie. Mocno, ale jest to takie, nie taka mięta bardzo rażąca, taka chłodząca. Ja ją po prostu czuję tak. Poślizg bardzo fajny. Bezproblemowo. Mydło, tak jak mówię, wydaje mi się, że się robią takie prześwity. Nie trzyma tej konsystencji tak. Patrzę, czy gdzieś się na szyi nie ciakłem, bo tak jak mówię, od szaliku, bo takich rzeczy są takie krostki. Przynajmniej ja mam.
Powiem tak, co do żyletki, bardzo spokojnie idzie. Powiem, wszystkie te żyletki Feder, Kai, co do tej pory używałem, są bardzo, bardzo, bardzo podobnie to. Bardzo podobnie to idzie. Bardzo fajnie. I powiem Wam z ciekawostek. Najsłabsze odczucie przy szawetce mam z żyletkami Chic, tymi P30, które bardzo fajnie i dobrze, i moim zdaniem bardzo dobre były w maszynkach, bardzo fajnie się sprawdzały, ale w szawetce wydaje mi się, że one najszybciej tracą ostrość. Już przy drugim goleniu już czuję spadek, no i przy trzecim wiadomo. A Federy czy Kai bardzo dobrze się trzymają. Zobaczymy, jak ta będzie się spróbowała przy drugim czy przy trzecim goleniu. Co do samego mydełka, tak jak mówię, bezproblemowo, poślizg jest, ale powiem Wam, ta konsystencja bezpośrednio po wyrobieniu w miseczce taka się treściwa wydawała. A teraz jak mam na twarzy, to taka się nie wydaje, nie jest taka kremowa, taka maślana. Taka film też jest dosyć spory. Jeszcze tam, gdzie tak mydełka trochę zostało i tak przyjadę, jest bardzo też fajny ten film. Chłodzenie na twarzy czuć bardzo dobrze. No, przy nakładaniu teraz, no to wiadomo, że będzie jeszcze mocniej to chłodzenie czuć, więc tutaj to mydło podczas takiego pierwszego nakładania, teraz nakładam na twarz, wydaje się takie gęste, ciągnące, nawet takie klejące. Powiem szczerze, żadnego nie mam mydła do golenia, które tak się nam, tak mi się robi po prostu na twarzy podczas nakładania. Jest to takie odczucie, jakby mi się one tak kleiło. Takie, mówię, takie jest to mydełko w odczuciu. Ale jak widzieliście, troszeczkę zaczęło mi prześwitywać spod tego mydła. Twarz mi zaczęła tak wychodzić. No mówię, po nałożeniu, jak już jest na twarzy, to mydło, jak gdyby się tak utlenia, robi się takie bardziej wiotkie, rzadkie. Ale poślizg ma bardzo fajny. Już mi się wydaje, że tak mi zaczyna prześwitywać. Poślizg super. Jeszcze tu od razu robię te swoje miejsca, które zawsze mam takie. Powiem Wam teraz, po spłukaniu twarzy, po nałożeniu od nowa tego kremu, poślizg zrobił się jeszcze większy i wydaje mi się, że to jest najbardziej śliski kremik, jaki posiadam. Tak jak mówię, on jest dedykowany do golenia głowy i do nakładania rękoma, przynajmniej tak pokazują. Więc może to też swoje robi. Jeżeli chodzi o ochronę, to nie jest jakaś rewelacyjna. Jakaś ta żyletka bardziej odczuwam niż zwykle, a może to ta żyletka. Ale no nie jest jakaś taka rewelacyjna. Te takie mydełka dla mnie bardziej kremowe, takie śmietanowe, mają tą ochronę jakąś taką bardziej smooth, taką delikatną. Tutaj jest trochę tak bardziej takie spartańskie w porównaniu do tamtych mydeł, ale tak jak mówię, bardzo, bardzo śliskie. Trochę sobie porobiłem, nie wiem, czy to ta żyletka, czy to właśnie to mydełko ma słabą ochronę, bo takich, no mówię, szyję mam szczaskaną różnymi dziadaństwami, więc
ale śliskie. Poślizg jest naprawdę. No i chłodzenie. Teraz już czuję, już mam twarz. Powiem wam. Wychłodzoną jak należy. Po prostu czuję teraz chłód i to po całości. Mocny chłód, naprawdę mocny. Najmocniejsze mentolowe mydło, jakie używam, pomijam. Te, które sobie sam robię z przepisu kolegi Lida Piotrka. On taki fajny przepis mi dał i to w zależności, ile sobie dodam tego składnika, to takie sobie mogę zrobić mniej lub bardziej. Ale powiem, chłód, no i poślizg duży. Ale tak jak tego, troszkę to mydło znika. I tak jak mówię, ta ochrona mi się taka wydaje troszeczkę słaba w tym mydle. I utrzymywanie tego mydła, mówię, też wydaje mi się, że jakby było to mydło bardziej z większą ilością wody, mogłoby, no tyle, że zostawia fajny film na twarzy. No powiem wam, film fajny. Czuję chłód na twarzy i to mocny. Mydło przy nakładaniu, tak jak powtarzam, bardzo takie gęste, wręcz klejące, ale szybciutko po kontakcie z wilgotną skórą twarzy robi się takie mniej treściwe. No i tyle tak naprawdę. Podchodzę do trzeciego przejścia. No super, dogolona szyja. Trzecie przejście, chłód jak piernik. Myślę, że jeżeli by ktoś chciał wykorzystywać to mydło do golenia twarzy, a lubi mentolowe mydła, no to tu się nie zawiedzie. Na pewno na mentolu się nie zawiedzie. Na głowie tak tego nie czułem, powiem wam szczerze. A na twarzy czuję. A na twarzy czuję. No, nie porobiłem żadnych zacięć chyba na szyi, ale mówię, mam takie czerwone kropki, mam pełno tego dziadaństwa. No, superaśnie. Ale mam schłodzoną buzię. Ło kurde. A, pod włos.
No, świetnie. Mam, proszę Państwa, taką buzię schłodzoną, po prostu przymarzniętą. Do tego stopnia, że zawsze po goleniu płuczę ciepłą wodą, zimną wodą, a teraz spłukiwałem zimną, żeby ją, nie zimną, tylko ciepłą teraz spłukiwałem, a zawsze to robię zimną, bo żeby trochę sobie tą buzię ocieplić tak naprawdę. Już wracam do, i to chyba nieświadomie, tylko jakoś mi tak podpowiedziało, ciepłą wodą spłucz twarz, bo ci jest w nią zimną. A teraz już to zrobię to samo, tylko zimną wodą. Przy pukaniu zimną to mi się wydaje, że aż gęsi skórki na twarzy dostałem. Naprawdę. Mydło schłodziło buzię naprawdę mocno. Zapachu mentolu jakoś nie czuję, ale chłód, schłodzenie naprawdę spore. Więc kurde. Cholera. Więc tak, po goleniu. Dzisiaj wygrzebałem trochę tych różnych starszych wód. Bierę tą niwejkę Protendent Care, to jest ta dwuskładnikowa woda. Dawno z niej nie korzystałem. Ona jest taka lekko natłuszczająca. Takie fajne uczucie jest po niej. Spłuczę trochę ręce, bo ona taka się, taka tłustawa lekko robi woda, więc troszeczkę ręce spłuczę i tak będę zaraz jeszcze nakładał na twarz balsam po goleniu. No patrzcie, szyi nie pozacinały mnie nic, ale pełno mam przelonych kropeczek. Wiecie co, szalików o tylko minów, teraz się cieplej zrobił człowiek, troszeczkę się przypoci. No i mi wychodzą takie dziadki. Zaraz znikną, ale to jest właśnie mankament zimy. Wiecie co? Przygotowałem wszystko, ale dzisiaj mam ochotę, bo sobie ostatnimi czasy znowu przypomniałem o Floydzie, balsamiku. Bardzo fajnie pachnie. Dam sobie Floyda troszkę. I będziemy dobijać do brzegu. I na koniec trzy słowa od księdza prowadzącego. Dobra, jeszcze raz przypuszczę ręce. I już mówię, o co kamal. A więc tak, proszę Państwa. Mydełko poślizg jak pierun. Łatwość wyrobienia w miseczce. Nawet trudny, nie było to takie łatwe, bo tak mi się wydało, że ciągnęło to, ten kremik za tym pędzlem, taki kleisty się robił. Trudno go było tak, nie chciał się tak miski chwycić, tak się ciągnął za tą miseczką. Może była chropowata, to byłoby inaczej. No, ale wyrobiło się tego kremiku. Zobaczymy, ile zostało, jak to wygląda. No, zostało. Powiem Wam, on jest taki strasznie klejący, ale w rzeczywistości taki się robi, taki. Ale w rzeczywistości powiem Wam, że na tej, kurde, powiem Wam, taki, taką ma chyba troszkę konsystencję, jak pamiętam, były pianki, tylko bardziej tłuste pianki w puszkach. Ale mówię, no, na twarzy szybko jeszcze, jak na twarzy jest lekko wilgotna, bo na taką nakładam zawsze kremik na twarzy, robi się taki, troszeczkę zaczyna się robić przeźroczysty, traci tą swoją gęstość, ale jest bardzo śliski. Co do ochrony, znaczy poślizg ma bardzo mocny, co do ochrony na średnim, o, jak zwykle chyba to miejsce, albo na średnim poziomie jest ta ochrona, powiem Wam. Naprawdę na średnim, o, zrobiłem sobie gdzie niegdzie jakieś pyknięcia. Na średnim poziomie, nawet moim zdaniem troszkę za mała jest ta ochrona. Jeżeli chodzi o chłodzenie, kurde, flakon po prostu mi bardzo mocno dał się we znaki, bardzo mocno go czułem. Czy bym go polecał do golenia twarzy? Nie wiem.
Jestem taki teraz na dwa razy. Może dla tych, co tak szybciutko się ogolą, nic nie gadają, tak jak ja, no to, to... Choć nie wiem, do golenia głowy jakoś wtedy nie narzekałem, ale bardziej byłem skupiony na goleniu głowy. Dawno już nie używałem go do głowy, bo mówię, korzystam ze zwykłych mydeł kremów. Ale to twarze, żeby był... No inaczej, no można nim golić głowę i twarz w takim wypadku, jak to było widać, ale stricte do twarzy, żeby go używać, no nie wywarłam jakiegoś takiego wrażenia. Poślizg wywarł piernikańskie wrażenie, ponieważ najbardziej śliskie, jakie tutaj mam ze swoich sprzętów teraz mydełka, ale mówię, nie tylko poślizg jest ważny, ważniejsze są inne parametry, moim zdaniem właśnie ochrona twarzy, odczucie, jak ta żyletka po tej twarzy sunie, czy to ostrze, brzytwy, czego by to nie było. Więc mówię, tak na dwa razy, do głowy jak najbardziej sprawdzał się dobrze. Dla tych, co piernikiem się golą w 5 minutek, sądzę, że też byłoby. Dla tych, co dłużej mają twarz, albo dla tych, co się uczą na przykład golić brzytwą, no to no, to dosyć słaba ochrona. Ogólnie nie, ani nie chwalę, ani nie ganie. Po prostu. Takie sobie, no. Takie sobie, jak do golenia twarzy. Do golenia głowy już tak za bardzo nie pamiętam, ale nie było z nim źle. Co do żyletek, ty Kai, no to przekonamy się. Przekonamy się, jak to będzie wyglądało przy drugim, przy trzecim goleniu, czy wytrwają, przetrwają. Na chwilę obecną bardzo dobre. Ja uważam ogólnie, że wszystkie te żyletki Kai, Feder są naprawdę świetne, jeżeli chodzi o szawetkę. Jeżeli chodzi o Shika, tak jak mówię, Shik wydawał mi się świetny, dopóty trochę nie pogoliłem się tymi żyletkami Kai i Federa. I na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, wydaje mi się, że Shik najszybciej traci na moim zaroście ostrość. Już przy drugim goleniu jest taki, lekko zaczyna być to odczuwalne, że sobie z tym zarostem nie radzi. Przy trzecim, to już mówię, znacznie słabiej się mi nim goli niźli i Kai lub Federem. Gdzie w maszynkach ten Shik to bardzo fajne ostrze było. Ale mówię, ale jak najbardziej też sobie radzi, może jakbym nie miał porównania i golił się tylko tamtą żyletką, to byłbym zadowolony. No i tyle. Jestem po goleniu zielonym Federem. Bardzo, no to już wiecie, jak się tymi sprzętami golę, bo się goliłem przecież tym czarnym, więc po goleniu jestem, z golenia jestem zadowolony ogólnie, ale z mydełka jako tako jestem zadowolony, bo jestem ogolony, nie mam jakichś wielkich strat na twarzy, ale nie polecałbym, żeby sobie kupował ktoś ten krem stricte do golenia twarzy. Do głowy jakby nie było czegoś innego oczywiście, ale stricte to już lepiej na odwrót, kupić sobie mydło, krem do golenia twarzy i golić głowę. A nie iść w taki sposób, kupić to do głowy i przy okazji mieć do twarzy. Nie, on jakoś tak super do twarzy nie jest. Moim zdaniem troszeczkę słaba ochrona. To tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądnięcie filmiku. Oczywiście zapraszam Was na forum Brzytwo.org, zapraszam na swój kanał. Jak tylko coś się pojawi, co będzie czymś nowym u mnie, czego nie pokazywałem, chętnie się tym podzielę, chętnie Wam pokażę i sobie to po prostu utrwalę. Trzymajcie się, strzałeczka, hej, cześć!